Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym materiale z World of Tanks. Kolejna dycha. Jak wiecie, ja sobie czasami z doskoku przy okazji po prostu robienia mnożników ogrywam 10 tiery, a właściwie gram 10 tierami, na których nie mam ulepszeń polowych i tak sobie powoli robię ulepszenia polowe na wszystkich maszynach, które mam w garażu. I najczęściej właśnie, jak już trochę kredytów mam zaoszczędzone, to na takich mnożnikach robię sobie ulepszenia polowe na dychach. Na wielu dziesiątkach już mam zrobione te ulepszenia polowe, ale na wielu dychach te ulepszenia polowe wciąż przede mną. Jak zapewne zauważyliście po materiale z AMX-a 50B, no przyszła pora na część francuskich pojazdów. Na części typu tam Fosze mam porobione, no ale na części jeszcze nie. No i tak idąc krok po kroku, przyszła pora na Batshata 25T. Bad. Pojazd kiedyś dla mnie marzenie. Kiedyś, kiedy gdzieś tam zaczynałem w tego WOTA grać, no i grałem na tierach niższych, ale w końcu też na tierach, które gdzieś z tym batem dziesiątotierowym mogły rywalizować, czy miałem go w drużynie. Byłem pod wrażeniem tego, jaki to jest fenomenalny pojazd. Jak dobrze gracze w tym pojeździe potrafili odwracać losy bitew, wyciągać bitwy i robić niesamowite rzeczy ze względu przede wszystkim na ten magazynek. A przypominam, że kiedyś pojazdów magazynkowych w WOTie nie było za dużo, więc posiadanie magazynka naprawdę było cechą wyróżniającą bata. Cechą, która pozwalała właśnie w drugiej fazie bitwy, jeżeli bat przeżył, dobijać maszyny kosztem na przykład przyjęcia jednej peski i robić naprawdę niesamowite wyniki, niesamowite wyciągi. Lata leciały, a niestety Batshat, mimo że nie został znerfiony, no stracił bardzo na znaczeniu. Jak sobie popatrzycie, co teraz jest grane na randomach, na dziesiątych tierach, to spotkanie Batshata nie jest jakoś aż tak łatwe, tych batów za dużo nie jeździ. Kiedyś też, jak nie było w ogóle lightów dziesiątotierowych, to batczatami się spotowało między innymi na CW. Myślę, że wielu z was pamięta te czasy. No ale mamy teraz dużo więcej medów, która ma pancerz, bat pancerza nie ma. Ogrom pojazdów, która ma magazynek, a niektóre mają i magazynek, i pancerz, więc co za tym idzie, no batczat musi... No Batshat ma gorzej z rywalizacją z takimi pojazdami. Umiejscowienie wieży na środku powoduje, że no niekiedy są problemy, czy to z depresją działa, czy z jego podnoszeniem. To też może być upierdliwe dla niektórych. No wprowadzenie lightów dziesiątotierowych Manticore powoduje, że spotowanie Batshatem już dzisiaj jest dużo trudniejsze niż było kiedyś. A do tego niestety chyba dla mnie największy problem bata, czyli dość kapryśne działo połączone z ograniczonym zasobem amunicji. Niestety, ja nigdy nie byłem, nie jestem i nie będę fanem balansowania czołgów w WOTie poprzez liczbę pocisków, którą macie do dyspozycji. Dla mnie pestki powinny być nieograniczone. Po prostu ile wystrzelacie, tyle zapłacicie, ale wkurza mnie, kiedy ja na przykład w wiele pozycji nie mogę strzelić blindów, kiedy nie mogę zaryzykować jakichś takich niepewnych strzałów, tylko dlatego, że wiem, że jeżeli nie polosuje mi RNG, nie da mi szczęścia, no to może się okazać, że później zabraknie mi pestek. No i niestety Batshat bardzo na to cierpi, zresztą nawet teraz ogrywając tego bata, też często miałem świadomość tego, że pestek mi zabraknie. Kolejna sprawa, no mając też tak mało pestek, ciężko jest korzystać z intuicji. Na bacie głupio się gra na full hitach, bo te pestki są dość szybkie. Ja, jak widzicie, w większości popylam sobie w zestawieniu 25 CR-ek, a tylko 5 hitów. Hity zostawiam naprawdę już na wielkie kloce. Dlaczego? Dlatego, że na CR-kach macie penę 259, więc no są medy, które mają więcej, ale prędkość pocisku 1460 metrów na sekundę. To jest naprawdę bardzo przyjemna prędkość pestek. Natomiast na hitach macie tylko 800 metrów. To jest przepaść. Jeżeli jesteście przyzwyczajeni do strzelania batem z CR-ek, a nagle załadujecie hity, no to bywa różnie, zwłaszcza na większym dystansie.
Ja gram z racjami bojowymi, ale Batchat czasami się może zapalić, więc o tym warto wam powiedzieć. Kiedyś, jak w końcu zrobiłem tego swojego upragnionego Batchata, no to szybko się okazało, że granie nim wcale nie jest takie łatwe i przyjemne, jak mi się wydawało. I Batchat już lata temu, w zasadzie od kiedy go zrobiłem, był dla mnie takim pojazdem ogromnych sprzeczności. Potrafiłem mieć bitwy tragiczne, w której po srodze nienawidziłem tego pojazdu przez to działo, przez tą ograniczoną amunicję, przez problemy z podnoszeniem tego działa, czasem z opuszczeniem. Tylko po to, żeby później mieć kilka bitew, w której byłem zakochany w tej maszynie, w jej mobilności, w tym, że mogłem nim sobie zaspotować, w tym, że mogłem na kogoś wyjechać i go brutalnie obić i skończyć, w tym, że nagle działo fenomenalnie, te pestki latały i robiły robotę. Teraz zobaczcie wyjazd na indyka i mam prawie tyle samo uszkodzeń zadanych, co asysty. No ale z racji, że gdzieś ja te dziesiątki odstawiłem, bo w ogóle nie lubię dzisiaj grania dziesiątymi tierami i cała i ogrom mam też tych pojazdów, więc nie jestem w stanie wszystkimi czołgami grać. No to Bat sobie czekał i tak doczekał się w końcu grania na robienie ulepszeń polowych. Fakt faktem, że też wprowadzenie wyposażenia 2.0 na pewno Batchatowi pomogło, bo można trochę albo podciągnąć, po pierwsze możecie zrobić dwa setupy, to już jest niesamowita rzecz dla takiego Bata, po drugie możecie podciągnąć to jego badziewne działo. Jedyne czego nie możecie podciągnąć, no to nie, to ta amunicja. Już w latach to można liczyć. WG zapowiadał jakieś zmiany w Batchacie. Mam nadzieję, że w końcu się doczekamy jakichś zmian, ale to czekamy i tych zmian nie widać. I powiem wam, że teraz grając Batem, jak ja nie lubię dziesiątych tierów, tak grając Batem i robiąc ulepszenia polowe, naprawdę w większości bitew grało mi się bardzo, bardzo fajnie. I ogólnie robienie ulepszeń polowych na Bacie było jednym z przyjemniejszych ulepszeń, jednym z najbardziej przyjemnych robieniem ulepszeń polowych na dychach. Oczywiście zdarzały mi się bitwy, gdzie zrobiłem zero, zdarzały mi się bitwy, gdzie ze względu na tunelową mapę, brak pancerza, nie bardzo byłem w stanie ugryźć cokolwiek, jeśli chodzi o przeciwników, i te wyniki nie były najlepsze, ale zdarzyło mi się też w krótkim czasie, jak na mnie, kilka naprawdę przyjemnych bitew na dziesiątych tierach i wszystkie te bitwy wam dzisiaj pokażę, więc ten materiał będzie długi. Tylko że takie... akurat ta bitwa nie jest jakaś fenomenalna, ale chciałem na jej tle chociaż pogadać, jeśli chodzi o moje takie przemyślenia. Działo dalej bywa kapryśne, dalej te wady, które Bat miał, to ma, ale czasami ze względu na ten magazynek, ze względu na oszczędzone hapeki, no naprawdę bardzo, bardzo się fajnie bawiłem. I byłbym skłonny nawet do tego, żeby kiedyś tego Bata ubrać w fiolety i trochę pograć. Może też dlatego grało mi się tym pojazdem dużo bardziej przyjemnie, że ja naprawdę po tych wszystkich latach i przy tych różnych pojazdach, jakie obecnie są, niczego od niego nie oczekiwałem. Nie miałem żadnych wymagań względem tej maszyny. A było trochę tak jak na Efale 215B, w którym to nagle mi się grało, nie wiedzieć czemu, bardzo, bardzo fajnie i go wymarkowałem. Zmarkowanie Bata mi nie grozi. Ale też myślę, że porównywalna frajda z nieoczekiwanego pojazdu wpadła gdzieś, i kto tam na streamach siedział, czy kto ze mną siedział, może potwierdzić, że naprawdę bardzo często mówiłem: kurde, ale ten Bat jest naprawdę niesamowicie przyjemny. Zwłaszcza Pawlus się tego nasłuchał, tu już wiedziałem, że nie przeładuję, więc zrobiłem się z siebie żywą torpedę i dobiłem tego STB-ka. Zerknijmy na rezultaty. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tam wpadła odznaka pierwszej klasy, 4572 uszkodzenia własne, do tego prawie 3 kafle asysty, konkretnie 2907, 4 fragi dało 1184 punktów bazowego expa. Topowy wynik uszkodzeń, 17 strzałów oddanych, 15 trafionych, 13 z penetracją, wszystkie uszkodzenia zrobione na blisko. Z różnymi bonusami jakieś misje były zarobione, 131 tysięcy kredytów, expa wpadło 5328. Tak sobie bacik wygląda w garażu. Mam dwie odznaki biegłości, co jak na mnie jest naprawdę fajnym rezultatem. 3, 4, 5, 6 perk się robi na mojej załodze. I to jest załoga ze starych czasów, więc ta załoga ma rozegranych ile bitew, panie kolego? Przebieg służby. 2428 bitew, tak? Żeby się zaczął robić 6 perk, a nie to, co dzisiaj, co wam pokazywałem, że robicie sobie to
Zerowe załogi robi, znaczy w sensie załoga, która startuje, robicie lepsze. Jeśli chodzi o działo bata, to oprócz penetracji, którą wam pokazywałem, warto zwrócić uwagę, że w ogóle na tym nabacie 10-tierowym możecie zamontować dwa jakieś działa wcześniejsze. To jest śmieszne. Ale mamy tutaj do dyspozycji działo, które ma 259 peny na podstawce, 330 na hitach, bo o tym nie wspominałem, że na hitach jest taka konkretna penetracja. Celność 0,38, więc dość kapryśna, już bardziej w stronę tej niecelnej. Niestety też upierdliwy jest czas celowania 2,7 połączony z tą stabilizacją. Ja ulepszenia polowe robiłem na zwykłych modułach, gram ze stabą, z wentą, która poprawia różne parametry oczywiście i modułem do celności. Takie wyposażenie wydawało mi się najprzyjemniejsze, dodatkowo też z dyrektywą na stabilizację, więc to też troszkę poprawia. Jeśli chodzi o setupy dla bata, tutaj są setupy przeróżne. Jak sobie popatrzycie chociaż na stronie skilla, jacy gracze grają z jakimi setupami, tam jest bardzo dużo różnych wersji. Dopasowujcie to sobie do swojego stylu gry. Mi najlepiej się grało na takim zestawieniu. Natomiast drugi setup mam, jeżeli da mi mapę fajną, gdzie można przyspotować. Nie ma zbyt dużo lightów przeciwnika, to wtedy Venta, CVS i optyka, plus jeszcze moduł do camo. Ale głównie wykorzystuję ten pierwszy zestaw wyposażenia, no i ten pierwszy zestaw amunicji, czyli 25.5. Jeżeli da mi wyjątkowo twarde kloce na dychach, no to mam 10 zestaw i 20 aż hitów, ale z tego praktycznie nie wiem, czy chyba korzystałem może raz, a może w ogóle, więc to jest tak jest, żeby sobie był. Jeśli jesteśmy jeszcze w temacie ulepszeń polowych, to zrobiłem ulepszenia polowe, które zmniejszają karę od uszkodzonego magazynu amunicji i silnika, ponieważ to działo zarówno długo skupia, jak i jest średniocelne, więc tutaj nie chciałem niczego zmieniać i też nie zwiększałem sobie jazdy wstecz kosztem maskowania, dlatego że no jednak czasami, jeżeli chcę coś podspotować, to też to kamo na bacie mi się może przydać, więc ja tak porobiłem to, jeśli chodzi o ulepszenia polowe, za dużo nie kombinowałem względem tego, co jest na podstawce. Dobra, lecimy z trzema takimi naprawdę fajnymi bitwami jak na mnie. Pierwsza to będzie bitwa rozegrana na mapie lodowej, stosowanie na same 10 tiery po jednej arcie. To sobie grałem gdzieś tam poza streamem z doskoku do kawki na szybko i rzecz, która rzuciła mi się od razu w oczy, to line-up. Line-up taki, w którym to nie ma ani kołowca, ani lightów, więc nie ma niczego szybkiego, co mogłoby próbować wjechać przede mną na lotniskowiec. Popatrzyłem nawet na medy, STB wolniejszy, 140, wolniejsza, 121B wolniejszy, centek wolniejszy. Bat jest dość mobilnym, nawet bardzo mobilnym pojazdem i warto to wykorzystać. Popylam tutaj, zobaczcie, 65 km na godzinę. Oczywiście czas ładowania magazynka jest długi i to też na bacie bywa dzisiaj czasami upierdliwe w momencie, kiedy medy zajmują kluczowe miejscówki, z których mogą już zadawać uszkodzenia, a wy jeszcze ładujecie. Często przez to ucieka wam damage lub ewentualnie zbieracie jakieś strzały, bo nie jesteście w stanie rywalizować jeszcze z przeciwnikami, bo ładujecie. Tutaj akurat podjąłem ryzyko, jeśli chodzi o wjazd na ten lodowiec i uważam, że wjechanie za przyjęcie jednej pestki od STB-ka to była rzecz, którą warto było poświęcić i zaryzykować. Oczywiście, jakbyście mieli niefart, moglibyście wybuchnąć, moglibyście się podpalić, no ale ryzykować czasami trzeba. Oczywiście też wiem, że bat nie ma fenomenalnego opuszczania działa, no ale mówię, dobra, zobaczymy, może coś się da ugrać z tej miejscówki. Podjeżdżam wyżej, patrzę, co tutaj jest, jest super koń, oddaję jedną pestkę w super konia i od razu się cofam. Dlaczego nie strzelam? Dlatego, że nie bardzo wiem jeszcze, gdzie są poustawiane czołgi wroga. Jest sporo TD-ków, w tym lodówka i Godzilla, które mogą kampić, jeżeli źle się wychylę, no to dobrze wiecie, jeżeli graliście lodówką czy Godzillą, że no bat potrafi złapać za fulla, a ja jestem jeszcze obity, albo jestem jeszcze nie na pełnej puli HP-ków, więc tym bardziej mógłbym spłynąć. No ale dobra, ryzykuję kolejny raz i znowu pestka. I mówię, dobra, może jeszcze raz. I wchodzi. I zobaczcie, że tutaj to działo spisuje się wręcz fenomenalnie. Ja się wychylam, staba to nie jest jakoś bardzo rozrzucone. Pyk, pestka wchodzi. Jakbyście, no to był strzał, gdzie super kończy paton, by się nie obrazili, jakby u nich działo się tak zachowywało. Kolejny strzał. I proszę bardzo, 2000 uszkodzeń zrobionych. I ładuje, tak?
Jest S100. No i tutaj kolega, muszę przyznać, że no, on mi trochę bitwę popsuł tym strzałem. To jest kolega, kolega Irek. Irek82, to był nasz Polak rodak. Też trzeba przyznać, że z tej 15 to mu bardzo ładnie weszło, jak na czas skupiania, który na mnie poświęcił. Kurde, Irek, weź tam się patrz gdzie indziej. Bo jak Irek będzie zajęty, to zobaczcie, ja sobie mogę zrobić coś takiego. Łapię Fosza, on się naprawił, naprawił gąskę, ale ja go stawiam drugi raz. No i w tym momencie Fosz, mój Cion, jak to mówią, jeszcze zebrał pestkę, więc dobijam go. Nie tracąc jednego pocisku, chociaż mógłbym mieć zrobione uszkodzenia. Niestety tutaj Irek się zaczął obracać w moją stronę, więc strzeliłem na pałę na zasadzie może jakoś wejdzie. Nie weszło. 2 do 2. Ładuję kolejny magazynek i już mam 3425 uszkodzeń na liczniku. Czekam na to, co zrobią sojusznicy. Muszę też uważać na prawą stronę, bo jeżeli 60 TP postanowiłby podjechać, to miałby na mnie bicie. No a przez to, że Irek mi walnął z 15, no to 60 TP mógłby mnie odesłać do garażu. Tego się bardzo bałem, bo mówię, kurde, w sumie to się całkiem fajnie pożyło i tutaj zrobiło. I bałem się trochę, że STB albo super konie od środka będą chcieli po mnie wjechać. No ale wykorzystuję, że jeszcze ich nie ma, jest 121B, jedną pestkę, no tutaj drugiej nie zdążyłem. Podjeżdżam wyżej cały czas, mając świadomość, że Irek może się tu patrzeć, ale Irek się nie patrzy, więc podjeżdżam. Patrzę, gdzie jest łatwiejszy przestrzał w Irka. No i oczywiście wieża raz, wieża dwa. Wykorzystuję dobre kąty. Jedzie 60 TP, a ja mam tylko dwie pestki. Na szczęście zdebrał, więc ja walę jeden strzał i drugi strzał, ale no zabrakło. Zabrakło tutaj, żeby go skończyć, więc bałem się, że będzie trzeba uciekać. Wycofuję się troszeczkę, gotowy do ucieczki w stronę środka, gdyby 60 TP chciał na mnie polować. Prawie 5,5 tysiąca uszkodzeń zrobionych, podjeżdża jeszcze grill, no ale grill strasznie wyłapał na tym wyjeździe. Mi zostaje 10 CR-ek, no i to już jest moment, kiedy jest, zobaczcie, jesteście wystrzelani już z połowy amunicji. A w takich sytuacjach, kiedy bitwa się tak układa, no to człowiek chciałby tych pestek mieć dużo, dużo, dużo więcej. Patrzę, co się dzieje na środku, STB jest na dobicie, więc ja na razie wykorzystuję pestki, żeby zrobić większy damage super konia. Nie zebrałem tej pestki, wychylam się, STB też nie trafiło i jeszcze poprawiam. No i teraz jak, już jak mam te dwie ostatnie w magazynku, to dobijam, dobijam magicznego Błażeja na super koniu. A, magiczny Błażej ma taki nick, pozdrawiam, fajny nick Błażeju. No i kolejny magazynek ładujemy. I niestety tutaj zaczyna też być widoczne to, co jest problemem wielu magazynków, kiedy kończy im się amunicja. Mam 6 pestek, BAT ma 5 magazynków, więc... Jeżeli będzie sytuacja, że mi zostanie jedna, to potem jedną pestkę będziecie ładowali prawie 40, no około 40 sekund, tak? Plus minus, nie pamiętam ile BAT dokładnie ładuje magazynek, nie spojrzałem. Ale trochę ładuje, będzie to odczuwalne. No i mam tutaj dwa kolejne czołgi na ogrysku. Trochę szkoda marnować na nie pestek, no ale dobra, wyjeżdżam z Pawłem tutaj, nie przepraszam, nie z Pawłem, z Irkiem miałem sprawy do dokończenia i w tym momencie mając... równo 5 pestek, decyduje się na przeładowanie. Żeby wszystkie 5 pestek mieć do dyspozycji, jest 9 do 4. 7000 uszkodzeń przekroczone, 3 fragi. Zastanawiałem się, co zrobić dalej. Bo bałem się trochę tego, że przy ostrym wyjeździe spotkam Godzillę i Godzilla mnie dobije. Z drugiej strony, no tutaj są same ogryski, a mówię, jest 9 do 4, pobawię się w snajpera tym batem, bo przecież czołgi sojusznicze pewnie zaraz gdzieś tutaj podjadą i kogoś wyspotują, więc staram się zająć jakąś miejscóweczkę, jest 121B, dostanę, wiedziałem, że dostanę spota, więc od razu się cofam ze względu na obecność Godzilli przede wszystkim. Dojechał do mnie TVP-ek. Widzimy, już jest 11 do 4. No bitwa ogólnie wynikowo wyszła bardzo jednostronna. No ale zrobić ponad 7 kafli dla mnie dzisiaj to jest naprawdę bardzo... I to jeszcze na bacie, to jest bardzo przyjemny rezultat. Widzę, że gdzieś tam sobie ten wielki, brzydki CGC stoi. Niestety, no nie trafiłem. No ale teraz zdobiłem, więc taki plus, że chociaż jest to mój frag. A tak naprawdę, gdybym tą pierwszą pestkę lepiej przycelował i RNG by też dało tak jak trzeba... No to bym miał jeszcze lepszy wynik uszkodzeń.
ale tutaj z tego co pamiętam, to już raczej sobie nie postrzelam, bo okaże się, że Godzilla jest też daleko i tak zostanę już patrząc to, na to, co się tutaj dzieje. Oczywiście ruszę się w końcu, ale no, Godzilla mnie zaskoczyła. Ja byłem przekonany, że on będzie kampił właśnie w tym lesie przy bazie i sobie stąd jeszcze jakiś damage na nim porobię, więc stąd dlatego nawet nie ładowałem hitów. Ja tylko czekałem, aż X4 go wyświeci, a okazuje się, że Godzilla była zupełnie gdzie indziej. Wygrywamy 15-4. Zerknijmy na rezultat. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła kolejna odznaka mistrzowska asa pancernego na bacie, dodatkowo duży koliber. Ostatecznie 448 asysty, 7309 uszkodzeń własnych, 4 fragi dało 1286 punktów bazowego expa i to daje M-kę na bacie, co pokazuje, że po prostu ten pojazd no, nie jest popularny. Dobrzy gracze na nim raczej nie grają. Lodówka 3600 uszkodzeń, trójka ponad 3000 uszkodzeń, we wrogim teamie tylko STB przekroczyło 3 kafle. 22 strzały oddane, 21 trafionych, 20 z penetracją. Przejechane ponad 2,5 km na czysto z różnymi bonusami, zarobione 108 tysięcy kredek, expa wpadło 5787. Zastanawiałem się tutaj, czy dać wam bitwę na Dębinie, a dopiero na koniec piaszczystą rzekę, ale zrobimy tak, że teraz zobaczycie bitwę na piaszczystej rzece, którą tu nagrywałem kilka dni temu, czy kilkanaście dni temu. Też, no to była pierwsza moja bitwa taka fajna na bacie zrobiona, nie przypuszczałem wtedy, że jeszcze siądą jakieś przyjemne bitwy na tym czołgu, więc zapraszam na bitwę na piaszczystej rzece. No i mamy bitwę. W Plutonie byłem z Pawlusem. Pawlus na 121. Ja popylam oczywiście sobie tutaj zestawem 25 CR-ek, 5 hitów, duże zestawy, racje bojowe. Losowanie bardzo fajne, bo mieliśmy 9 i 8. No i nie ma arcioszki, więc nic z nieba nie będzie nas gnębiło. Jest to mapa Piaszczysta Rzeka w trybie spotkaniowym. Z Pawlusem decydujemy się, że pojedziemy na linię K, żeby być w okolicach Kapa. No bo czasami na tych spotkaniówkach dzieje się tak, że wszyscy jadą w jedno miejsce i nie zawsze muszą być to okolice Kapa, a czasami wszyscy jadą na Kapa i jest szybkie przejęcie bazy. Oczywiście, no my będąc medami jesteśmy w miarę mobilni, a ja batem nawet bardzo mobilny, więc mógłbym zareagować na to, co się dzieje dość szybko, ale stwierdziliśmy, że zagramy jednak tutaj. Jest prog, jest T-54, więc no nie ma takiej sytuacji, że tu nikt nie przejechał. Okazuje się, że przeciwnicy również postanowili tutaj trochę pocisnąć. Mamy na razie 0 do 0 i zobaczcie na sytuację strzelania w tego Duna tanka. Pierwsza pestka wchodzi, druga pestka wchodzi, znika i bum! Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, było widać, jak odleciała wieża temu delikwentowi, więc no dość pechowe dla niego, dla mnie szczęśliwe i zwracam waszą uwagę. Pierwsza sytuacja, w której w tej bitwie zrzucam komuś wieżę. 2 do 0. Mamy Elca oczywiście na przeładowaniu. Udaje się nawet tego Elca jakoś trafić fartownie. Teraz jeszcze zbieram nagąskę tylko od proga, przy okazji trafiam leoparda i wpada jakaś asysta. No i znowu zarzucam przeładowanie.
2 do 0, 3 do 0. Zaczynamy tutaj naprawdę zyskiwać już fajną przewagę w HP-kach. Skracam dystans. Zastanawiałem się, czy Prog będzie chciał się po mnie ulać. Na szczęście tego nie robi. Trzy do dwóch. Patrzę, co robi Kobra. Widzę, że strzela. Na pewno trzy peski wystrzeliła. I cztery, więc stawiam ją na gąskę. Chociaż chciałem to zrobić z uszkodzeniami, żeby jeżeli ktoś ją strzeli, to dostać też po niej jakąś asystę. No i skupiam się właśnie na niej. Na szczęście też tutaj ktoś ją dobija po mojej gąsce. Wyjeżdżam na T5-4. No niestety, tu kilka było takich strzałów, które powinny wejść z uszkodzeniami, a wchodziły za zero. Na szczęście po tym, jak strzelałem za zero, to potem się poprawiałem i stawiałem też tak jak tego tutaj T5-4 przeciwnika na gąsienicy, zyskuję dzięki temu trochę asysty. No i jazda do przodu, no to jest akurat bardzo duży plus bata, że on fajnie jeździ. Widzimy wyspotowana wroga ósemka włoska, czołg ciężki Progetto 54. Ja oczywiście strzelać jeszcze nie mogę, ale trzymam go na spocie, zyskuję jakąś asystę. I podjeżdżam. Ustawiam się tak, że między mną a nim były palmy, więc nie powinienem dostać spota. Niestety znowu pierwszy strzał za zero, ale tutaj też wpada asysta z gąsienicy. I zobaczcie, kolejny pojazd, który stracił wieżę. To już drugi czołg w tej bitwie. Oczywiście żaden z tych pojazdów, które ubijałem, nie były full HP, więc to nie był taki piękny blow-up, ale no... I tak fajna sprawa, zrzucić drugą wieżę w jednej bitwie. 10 do 2, 3800 widocznych uszkodzeń, prawie 2000 asysty. Ładuję kolejny magazynek. Szybka jazda bez trzymanki. Mamy super konia. I znowu, ja tutaj miałem nieskupiony do końca, więc można tym usprawiedliwiać, że te peski nie wchodziły, ale trzy takie strzały były, które weszły za zero. Dobicie kolejnej maszyny, mam czwartego fraga, no i jest teraz Vipera ustawiona przodem, mógłbym próbować ją objeżdżać, ale ja po prostu strzelam się z nią od przodu. No nie ja teraz, dobiłem tę maszynę, mam 4500 uszkodzeń widocznych, 2000 swoich, 2000 asysty, przepraszam, no i kolejny magazynek idzie w ruch. WZ ma sporo HP-ków, 257, przepraszam, ma też no, full HP, więc jest jeszcze tu coś do wydojenia. Wyjeżdżam, bo słyszałem, że WZ i widziałem, że WZ strzeliła, więc mogę sobie skrócić troszkę. Mam też zapas HP-ku, więc mówię, dobra, trudno, najwyżej zbiorę. Pierwsza pestka. Druga pestka stawiam na gąsienicy też, żeby mieć asystę. I zobaczcie, wysadzam trzeci pojazd w tej bitwie. Zostają mi już tylko dwie pestki. No, ładowanie tego magazynka byłoby długie, więc robię jedną pestkę. I zostawiam już tutaj z próbą dobicia tego pojazdu, żeby zrobić specjalistę. 6300 uszkodzeń widocznych. Może, a, na pewno jest więcej, bo na ślepo przecież wysadziłem tego Duna tanka. No i teraz tylko czekam, żeby ten 257 był na dobicie. I jest na dobicie, dobijam go, zabezpieczam sobie specjalistę, wygrywamy 15 do 2. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego. Nie była to moja pierwsza MK na bacie, ale dawno, bardzo dawno batem nie grałem, więc pierwsza MK od bardzo dawna. Kilka fajnych medali, znaczy w sensie, że kilka medali. No mamy duży koliber, mamy specjalistę, mamy wsparcie i mamy czołgistę kampera. 2003 asysty, 7017 uszkodzeń własnych, czyli ponad 9000 łączonych. 6 fragów dało to wszystko. Łącznie 1371 punktów bazowego expa na 10 tierze. Pawlus drugi wynik, ponad 3000, też ładnie. Potem Szpatułka 2700, Tinger Mouse 2400 na takiej mapie, to też warto docenić. No i typ 6-8 ponad 2000. We wrogim teamie ładna bitwa super konia, 4300 zrobione, prawie 3000 tej WZ-y, którą wysadziłem, 1600 Vipery.
No i tak, 24 strzały oddane, 23 trafione, 19 z penetracją, na te 7017 uszkodzeń, 3183 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane trochę ponad 4 km, na czysto zarobione 46,5 tysiąca kredytów, expo wpadło 4113. I lecimy z ostatnią na dzisiaj bitwą. Mapa to Dębina, tak jak już wspominałem, widzieliście bitwę na Ruinbergu, gdzie sobie pogadałem trochę na lodowcu, gdzie jeden tak naprawdę dobry manewr i wjazd w dobrą pozycję pozwolił na zrobienie fajnego wyniku. Piaszczystą rzekę, otwartą mapę. No i teraz mam Dębinę. Dębinę przy losowaniu na same dziesiąte tiery, Dębinę przy losowaniu z dwiema artami. I ta bitwa też, ta bitwa była rozgrywana na streamie, zresztą poprzednia, o ile się nie mylę, też. Tylko ta bitwa na lodowcu, nie? Patrząc na line'a, patrząc na 60 TP, patrząc na to, że jest u nas super koń, też nie bardzo wiedziałem, jak ja chcę się rozjechać, no bo są dwie arty, więc jechanie na tory nie bardzo dla mnie miało sens, bo tam nie pogram ani na opuszczanie działa, ani na twardy łeb. Jechanie do miasta teraz no też nie ma sensu. Zobaczcie, mamy Esetę na awku, mamy Minotauro kampiące razem ze mną, mamy E3, która tutaj też kampi. W zasadzie oddaliśmy miasto bez walki. Jak pancera jest to ustawionego na snajpie. No, rozjazd i początek bitwy tragiczny, więc mi zostaje jedyne co stać też jak ten gamoń tutaj i liczyć na to, że przeciwnik jakoś źle wyjedzie, że może będę w stanie zrobić jakieś pestki za darmo, tak? Jakiś demedżyk. No, to nie jest to wymarzony start, to nie jest to też start, który budził we mnie jakiś duży optymizm. Teraz badger podświetlony, złapany na gąsienicy, od boku go tu staram się obijać, ale no tu akurat działo bata spisuje się jak działo bata, czyli na 4 wystrzelone pestki trafiłem 2. Dobrze, że tą trzecią go dobiłem, więc nie ma tragedii jak na ten magazynek i na ten dystans. Jest pierwszy frag na koncie, 1000 uszkodzeń zrobionych, 256 asysty, mamy 2 do 1. Dwa do jednego, no Eseta się ożywiła, pojechała do miasta razem z CS-em, mamy 3 do 1, więc też jak tutaj popatrzycie, przeciwnik jakoś bardzo głęboko w to miasto nie wjechał, a przynajmniej no oprócz 277, no to tutaj nie ma czołgów, które by w to miasto jakoś mocno wjechały. Podjeżdżam od boku w tego 60 TP, pierwsza peska, druga peska, chciałem go tutaj złapać z gąsienicą, nie udało się, poprawka też gąski nie zdjąłem, no i tutaj nie wiem kto mu tą gąskę zdjął, być może Arta, ale dzięki temu, że się tam trochę zamotał, mogłem go poobijać, wygraliśmy miasto, pytanie co dalej, 2700 uszkodzeń zrobionych, drugi frag na koncie jest 4 do 2, tory nie są pchnięte przez drużynę przeciwną. No fakt faktem, mamy całkiem sporą tutaj linię defensywną. No ale bitwa wciąż jest... Na razie na równi. Nie mamy znaczącej przewagi. Też nie zawsze jest łatwo, kiedy wygracie miasto, pusznąć w stronę bazy wroga, jeżeli nie zrobicie tego w jednym tempie. Fajnie, że udało Minotauro się dobić Fosza 155 i dzięki temu mamy już dwie maszyny przewagi. No i zastanawiałem się co dalej, bo na pewno Manti, która podjechała tutaj blisko nas, będzie problemem. I teraz, Manticora jest pojazdem, który dość długo ładuje. Ja mam magazynek, Manti nie ma dużo HP-ków, więc można sobie pozwolić na ulanie się po taką Manticorę i na wykorzystanie potencjału magazynka. Wiem gdzie było Hori, wiem gdzie była 140, więc bałem się, że jeżeli zbyt szybko się na tą Manticorę uleje,
no to zbiorę od tych pojazdów, których aktualnie nie widać. Czekałem zatem, co zrobi trójka, co zrobi setka i co zrobi przede wszystkim Mino z CS-em. Ale w końcu już mówię, dobra, dość tego czekania, wyjeżdżam, po tą Manticore ryzykuję. Pierwsza pestka, taran, druga pestka, trzecia pestka i czwarta na dobicie. Tutaj pewnie gdybym się pokusił o jakąś próbę taranowania, to może bym tą pestkę zaoszczędził, ale powiem wam szczerze, że wtedy się nie zastanawiałem nad oszczędzaniem jednej pestki. Zastanawiałem się, ile jeszcze pestek przyjmę oprócz tej od Leoparda za ubicie Manticory. Na razie przyjąłem jedną, więc wymiana, przyjęcie jednej pestki za ubicie wrogiego Lighta, i tu Lighta naprawdę najlepszego do spotowania obecnie. Myślę, że z punktu widzenia zarówno mojego, jak i damage'owego, jak i z punktu widzenia drużyny była tego warta. 6-4. Niestety wciąż pokazywało bardzo dużą stratę HP-kową. To mnie trochę martwiło, bo wydawać by się mogło, że wyglądamy całkiem nieźle, jeśli chodzi o ten wynik. A życie pokazuje, że niekoniecznie. Zobaczcie, momentalnie się zrobiło 6-6 i teraz już jest strata 5 ponad tysięcy uszkodzeń. Pierwszy blind tutaj w stronę Leoparda. Nie wierzyłem, że to wejdzie i szczerze mówiąc zły byłem na siebie, że w ogóle zdecydowałem się na ten strzał. Tak jak wam mówiłem, no Bat ma to do siebie, że ma mało amunicji, więc każda taka pestka wystrzelona bez sensu boli. Bo co innego, jeżeli macie szansę na trafienie i po prostu RNG wam nie da, ale tutaj ja się nie popisałem. 6-7. I jest STBek. Udaje mi się go dobić. Czwarty frag na koncie. Okazuje się, że też TVP dwie pestki we mnie wbił. I zobaczcie, jaki jest pazerny koleś w tej sytuacji, żeby zadać damage w momencie, kiedy on jest na hita. Nie wiem, czy myślał, że ja ładuję, czy o co chodzi, ale no to, że ja zjechałem, pozwoliło mi uniknąć kolejnych pestek od niego, a też spowodowało, że on się po mnie wychylił. Dziwne, ale no jeżeli przeciwnik odwala coś takiego, to trzeba to wykorzystać. Dla mnie było to dobre. Jest 8-7. Dostaję spota tutaj od STBK. I zastanawiałem się, co zrobić teraz. No, mamy sytuację na dębinie, która wcale prosta nie jest. Jak wiecie, jeżeli czołgi się dobrze na tej zerówce ustawią, to rozbicie tej kampy na randomie nie jest proste, bo tu trzeba synchronizować kilka wyjazdów. Dodatkowo zobaczcie też, gdzie stał Leopard. To jak co, ale tego Leoparda w tym miejscu się nie spodziewałem. On już chyba wziął to na klatę, że zaraz i tak padnie, więc pobijał mnie. Ja podbiłem swoje uszkodzenia, no 5200 widocznego, mam specjalistę wbitego, mam 1300 asysty, więc wygląda to nieźle, ale niestety straciłem zapas HP-ków. Mam 146 hapsów. W sytuacji, kiedy we wrogim teamie są dwie arty, to nie jest dobra wartość, bo oglądaliście materiały o artach 10-tierowych u mnie na kanale ostatnio. Zrobiłem o każdej z artylerii 10-tierowej materiał, więc no, widzieliście, jak łatwo artami się dobija ogryski. Ja jestem takim ogryskiem. I znowu sytuacja, na którą zwracam waszą uwagę. Zostało mi 10 pestek, 5 serek, 5 hitów. Najgorzej, jak wystrzelacie na przykład 3 cerki i potem 2 hity i tak, kurde, to jest lipa właśnie w magazynku. Dlatego na przykład na 50B włożę tylko amunicję premium, ale tam amunicją premium są cerki. A tutaj jednak no, tej peny czasami może na CR-ce brakować. 9-8, no i oczywiście dostałem spota. Też jeździłem tutaj licząc na moją artę. Miałem nadzieję, że arciocha moja po prostu weźmie i dobije tego STBK splashem. Sam też się przemieszczam tak, żeby utrudnić ewentualne celowanie w moją stronę wrogiej artylerii. 9-10. Mówię, nie. No nie podjadę tędy, nie podjadę, bo STB ma bardzo dobre opuszczanie działa, mają dwie arty, gdzieś jest uwalone Hori. Nie bardzo miałem koncepcję, jak to ugryźć. Mówię, kurde, może 140 będzie chciała pojechać miastem, może 140 będzie chciała pojechać po naszą artę. Patrzę, że Mino ma full HP. Dopiero teraz spojrzałem, że Minotauro ma
ma full HP, mówię, kurczę, przecież on mógłby spróbować przycisnąć, wykorzystać te swoje HP-ki. Klikam na niego, bo powiem szczerze, że byłem dość zdenerwowany tym, że w takiej sytuacji mamy gościa, który jest na fullu. Też w mojej drużynie jest drugi Batshat, co nie jest takie częste do spotkania, i to Batshat, który ma, zobaczcie, jak dużo bitew, ten wskaźnik WG 323, no to jest naprawdę dużo, tak? Już byłem wkurzony tutaj, że podkreślałem, że on jest na fullu. A czas leci, zostało nam 4,5 minuty. I widzimy, no Mino wyłapał troszeczkę i bardzo szybko to jego full HP zrobiło się nie full HP. Więc mówię, dobra, czyli jednak podjazd tędy nie ma sensu, no nie damy rady tędy podjechać. Więc zmieniam swoją koncepcję, mówię, jadę do miasta. Mówię, trudno, spotkam 140, wyjedzie mi na ryj, padnę. Ale patrzę, 140 dalej jest w okolicach swojego kapa. Batshat nam pada. Dwa sześć jedynka prawo dla niej, bo ona się przemieściła. Oczywiście z jednej strony ryzykuje, że jakiś med podjedzie i ją utłucze. Z drugiej strony, będąc bliżej przeciwnika, po prostu skraca czas lotu pocisku do wroga. Gdzie te pestki z 261 i tak lecą w miarę szybko. No i mówię, trudno, no Mino przed chwilą był na polu, teraz jest na ogrysku. Dalej jesteśmy w naprawdę kiepskim położeniu. Jest 140. Bardzo liczyłem na arty, z drugiej strony bałem się jednak, że z tymi artami może być różnie. Bo wrogi STB jeździł w takim miejscu, że można go było wyjąć tam, a żadnej z naszych artylerii się to nie udało. Podjeżdżam teraz troszeczkę. Jest 140. Oddaję strzał na niepełnym skupieniu i było to dobre, bo po pierwsze ja tą 140, jak widzicie, sobie spotowałem. Dlatego też jeszcze zyskałem trochę po asyście. Fajnie się też zgrała ta pestka z lecącą pestką 261 i ta 261 to dobiła. Ładuję teraz hity i teraz możecie spytać dlaczego? Dlatego, że we wrogim teamie jest Hori. Nie wiem, jak to Hori będzie ustawione, ale jeżeli będzie ustawione frontem do klienta, czyli do mnie, to wolę mieć te 330 peny na hitach dostępne. Dlatego wiedziałem, że i tak mam jeszcze troszkę czasu na przeładowanie. No, ale syrena wyje, więc trzeba ruszać tyłek. Niestety padła mi 261, bo gdybym miał dwie arty jeszcze w grze, to by był dużo spokojniejszy, a tak? No, GWS-100 nie wiem, czy ogarnia, nie ma fragów, nie wykazuje żadnej większej interakcji z nami, więc no, jestem ja i jest Mino. I oczywiście wciąż ja mogę łatwo paść od arty, bo jeżeli arta będzie dobrze ustawiona, no to byle strzał koło mnie, zwłaszcza T9-2, i mnie po prostu nie ma, więc staram się jeździć przy czerwonej linii, staram się grać na dystans. Minuta 20. Jest Hori, jak się okazuje, Hori ma niewiele hapsów, zmarnowałem peskę, ale mówię, trudno. Mam spota, pierwsza arta nie trafia. Druga arta nie trafia. Jest T9-2. Skupiam. Leci. Dobita. Siódmy frag zrobiony. No i 55 sekund. Lecę w tym kierunku, bo mniej więcej z tej strony leciała pestka, no, od 2-6-1, bo pierwsza była raczej od T9-2. No i Bat tutaj pisze, żebym jechał po Radleya. Szczerze mówiąc, to już mi tam na tym Radleju średnio zależało. Bardziej mi zależało, żeby tę bitwę wygrać. No a wciąż 2-6-1, jak mi wypali, to może mnie ubić. Nie ładuję, bo nie ma sensu. Przy tylu peskach powinienem artę zabić. Pierwszy strzał trafiam, ona nie trafia i dobijam, robię Radleya. Jak widzimy, GWS to jednak grał.
Zostało 20 kilka sekund do końca bitwy. Taka wygrana naprawdę cieszy. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego. Kolejna MK. 6491 uszkodzeń własnych. Więc no tutaj wynikowo, jeśli chodzi o damage, gorzej niż na piaszczystej i gorzej niż na lodowcu. Ale 2000 asysty, co daje łącznie około, a właściwie to nawet ponad 8500 uszkodzeń łączonych. Do tego medal Radleya Waltersa zawsze cieszy. Medal Pascucci'ego też zawsze cieszy. Duży koliber i specjalista. Natomiast z tych trzech bitew w tej miałem najwięcej bazowego expa, bo fragi zrobiły swoje, asysta zrobiła swoje i ostatecznie ten wynik dał 1464 punkty bazowego expa, co jak na mnie na dyszce uważam, że jest to naprawdę bardzo, bardzo przyjemny rezultat. Mino ostatecznie też postrzelał, bo zrobił prawie 3500 uszkodzeń, CS ponad 2000, reszta dużo, dużo mniej. We wrogim teamie 140, ponad 4 kafle, no i kilka czołgów, dość dużo jak na dychy, zrobiło ponad 2000 uszkodzeń, tam 60 TP nie zrobił nic. 25 strzałów oddanych, 22 trafione, 21 z penetracją na te 6491 uszkodzeń, 1725 na dystansie powyżej 300 metrów. Zobaczcie, jak dużo się najeździłem na tej dębinie, prawie 8 km przejechane, to też się za często nie zdarza. 130 ponad 2500 kredek z różnymi mnożnikami zarobione, expa wpadło 6588. I to by było na tyle, jeśli chodzi o materiał z Batshata 25T. Czekam na wasze komentarze, co wy sądzicie obecnie o tym czołgu w World of Tanks. Czy czekacie na jakiegoś buffa? Czy lubicie tym batem grać wciąż? Jeżeli tak, to dlaczego? Czy lubiliście, a teraz nie gracie? Jeżeli tak, to też dlaczego? Sekcja komentarzy należy do was, korzystajcie z niej, proszę. Chętnie poczytam wasze komentarze, podyskutuję z wami. Ja będę bardzo miło wspominał robienie ulepszeń polowych na bacie i chętnie kiedyś jeszcze do tego pojazdu bym wrócił. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za poświęcony czas, bo pewnie ten materiał trochę trwał. Dziękuję za kolejny dzień spędzony przy moim materiale. Widzimy się w kolejnych filmach. Przypominam też, że jeżeli mielibyście ochotę wspomóc moją działalność, zabrać mnie na przykład na wirtualną kawę, to w przypiętym komentarzu będzie link do serwisu Buy Cafe. Za każde wsparcie bardzo, bardzo dziękuję, bo ma dla mnie ono bardzo duże znaczenie. Dzięki, pozdrawiam, do następnego, trzymajcie się, cześć!